Rolą uniwersytetu jest uczenie tak, aby powiększała się grupa tych, których Immanuel Kant nazywał światem czytającym, czyli osób myślących krytycznie, niezależnie, które mają odwagę żyć na własny rachunek, osób, które stawiają sobie wymagania. Kilka miesięcy temu opublikowaliśmy wyniki pierwszego badania losu absolwentów uniwersytetu. Opartego na danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Były to pierwsze badania w Polsce oparte nie na deklaracjach ankietowanych, ale na danych z rejestru. Dotyczyły one osób, które ukończyły studia w latach 2009-2011, a więc już w czasie kryzysu gospodarczego. Wnioski z tych badań są nadal optymistyczne. Absolwenci uniwersytetu w większości nie mają problemów ze znalezieniem stabilnego zatrudnienia. 90% zaankietowanych miało doświadczenie na rynku pracy, w tym 86% na umowę o pracę. Jeśli osiągamy taki dobry efekt, to właśnie dlatego, że uniwersytet nie poddał się bezrefleksyjnego decyzji, które chciano nam narzucić w debacie publicznej. Dlatego kształcimy osoby wszechstronne, a nie, jakby to ujął Florian Znaniecki, powierzchownie wykształconą publiczność. Uniwersytet nie jest zakładem akademickim, a celem kształcenia akademickiego nie może być wyłącznie przygotowanie do zawodu w myśl zasady, tym szybciej, tym lepiej. To mądry człowiek będzie dobrym pracownikiem. Nie odwrotnie. Mamy kształcić ludzi, którzy będą zmieniać świat, a nie dostarczać krytyki do maszyn korporacyjnych, w których przeciętność jest wyniesiona do granic nowych, a łatwiej zastępowania jednych pracowników innymi podstawą modelu biznesowego. Nie możemy tworzyć z pozoru atrakcyjnej specjalizacji, w pogoni za zmieniającymi się modami i wyobrażaniu sobie potrzeb przyszłych rynków pracy. Ta pogoń jest z góry przegrana, a w dodatku mało uczciwa, bo zamiast na rynku pracy stałą odpowiedzialnością, bo zmiany na rynku pracy stałą odpowiedzialnością nikt nie przybędzie. Zamiast tego proponujemy studia międzyobszarowe, prowadzone na uniwersytecie z sukcesem od ponad 2 lat, oferujące wykształcenie, które jest dziś, będzie jutro, a potem na rynku pracy, tak samo za 10 czy za 20 lat.